Dzień dobry Państwu. Wczoraj podczas transmisji chciałem Wam pokazać figury interferencyjne na przykładzie kunzytu i korundu, i szafirów niebieskich, czyli jednego niebieskiego szafira, który chciałem Wam pokazać. Nie udało się to. Okazało się, że mam za mało rąk, żeby móc to zrobić. Dzisiaj wymyśliłem, jak to pokazać i nagrałem film z tych prezentacji. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda. Czyli na początku należy ustawić Nikole skrzyżowane, tak żeby były skrzyżowane płaszczyzny polaryzacji obydwu Nikoli, czyli ma nastąpić wygaszenie światła, które przechodzi przez polaryzator. Następnie wkładamy pomiędzy Nikole badany kamień i szukamy takie miejsce na kamieniu, w którym zobaczymy wyraźną tęczę. To jest sygnał, że oś optyczna jest mniej więcej równoległa z osią urządzenia. I następnie wkładamy soczewkę Bertranda Amiciego i prowadzimy obserwację przez soczewkę i widzimy figurę interferencyjną, czyli indykatrysy skrzyżowane. Dla szafira jest to, znaczy szafir jest jednoosiowy, ujemny. Znaczy jeszcze nie wiemy, że to jest ujemny, ale wiemy, że to jest jednoosiowy, czyli widzimy skrzyżowane indykatrysy. Wygląda to troszeczkę jak obraz celownika albo obraz tarczy strzeleckiej. I teraz, jeżeli wsadzimy kompensator, czyli gipsówkę, po angielsku nazywany first order albo red order. Jeżeli wsadzimy go pod kątem 45 stopni do indykatrys, to nastąpi zmiana barw albo w ćwiartce pierwszej i trzeciej, albo w drugiej i czwartej. I po tych zmianach barw będziemy wnioskować, jaki jest znak optyczny. W tym przypadku jest to znak optyczny ujemny i widzimy, że ćwiartki pierwsza i trzecia, tak, pierwsza i trzecia zrobiły się żółte, zmieniły barwę na żółtą, a ćwiartki pierwsza i czwarta zmieniły barwę na niebieską. Widać to dość ładnie na tym przykładzie. Dlatego specjalnie chciałem Wam to pokazać. To ładnie widać, dlatego że kamień jest dość duży i dość dużo światła przez niego przechodzi, dlatego łatwo obserwować pewne wyniki. Przeczytam Wam teraz, znaczy, bo ja to tak opisałem Wam tak prosto, jak oznaczyć znak optyczny i ile osi optycznych ma kamień i jakie te osi optyczne mają znaki. W książce Łapota, Włodzimierz Łapot, optyka kryształów dla geologów i gemologów. Jest to opisane dość prosto. Oczywiście na przykładzie płytek cienkich, dlatego że to badanie najlepiej wychodzi na płytkach, na przekrojach, na płytkach cienkich. No i przeczytam Wam kawałek. W przekrojach równoległych do osi optycznych kryształów jednoosiowych optycznie obowiązuje odwrotna reguła Riniego. Powiada ona, że jeżeli w kierunku ćwiartek ujemnych wsuniemy płytkę pomocniczą o mniejszym wektorze optycznym równoległym do dłuższej krawędzi oprawki, wzrost barwy interferencyjnej w kwadratach dodatnich będzie oznaczał ujemny znak optyczny, a wzrost barwy interferencyjnej w kwadratach ujemnych będzie oznaczał dodatni znak optyczny kryształu. Jeżeli płytka cienka będzie stanowić rezultat przecięcia indykatrysy kryształu jednoosiowego równolegle do osi optycznej, to kierunek rozejścia się ramion krzyża izogiry przekształcającego się w czasie rotacji preparatu w ramionach hiperbor określi kierunki osi optycznej, który jest zgodny z wektorem optycznym n epsilon i indykatrysy i zarazem prostopadły do wektora optycznego n omega. I tak dalej, i tak dalej. Więc jak widzicie, wszystko jest bardzo proste, łatwy opis. No ale upraszczając to, jeżeli wsadzamy płytkę pod kątem 45 stopni do izogir, czyli tak jakby przez drugą i czwartą ćwiartkę, ponieważ pierwsza ćwiartka to jest prawa u góry, druga jest lewa u góry, potem jest trzecia,
lewa u dołu i czwarta prawa u dołu, to wtedy zobaczymy podwyższenie i obniżenie barw interferencyjnych. Jeżeli zobaczymy także druga i czwarta ćwiartka staną się niebieskie, a pierwsza i trzecia staną się żółte, to znaczy, że kryształ jest ujemny, optycznie ujemny. No i teraz drugi przypadek, przypadek kunzytu. Kunzyt jest dodatni, dwuosiowy, czyli tutaj będziemy obserwować inny obraz interferencyjny. Jest to o wiele trudniejsze w kryształe kunzytu, znalezienie wychodniej osi optycznej. Ta, w przypadku tego kryształu w ogóle nie widać tej gry barw, tej tęczy na powierzchni. Po prostu ja to zrobiłem w ten sposób. Kryształ jest duży, więc było stosunkowo łatwo. Po prostu oglądałem go całego w świetle spolaryzowanym pod soczewką Bertranda Amiczniego i w pewnym momencie znalazłem ten obraz, który mnie interesował. Zobaczcie sobie, ten obraz wygląda tak, że izogiry, czyli te linie schodzące się, one wyglądają troszkę jak stożki skierowane czubkami do siebie i jest między nimi przerwa. W momencie wsunięcia, można też rozpoznać w ten sposób, że w momencie wsunięcia płytki pomocniczej, czyli kompensatora, ich barwa zmieni się na czerwoną lub fioletowo-czerwoną, tak jak w tym przypadku. I wtedy wiemy na pewno, że obserwujemy to, co mamy obserwować. Dodatkowo w czasie wprowadzania tej płytki widzimy, że górna część obrazu zmieniła się na żółtą, dolna na niebieską. To zgodnie z regułami, które są opisane w książce Włodzimierza Łapota, no i w innych książkach również, jest książka Pękali, ona jest napisana bardziej dla ludzi, którzy mogą nie wiedzieć, o co chodzi. I zgodnie z tymi regułami jest to kryształ dodatni. No więc wszystko się zgadza, tak jak w tablicach gemologicznych możemy sobie to oznaczyć. Bardzo dobra metoda oznaczania kamieni. Bardzo ładnie dokonuje się separacji kamieni. Właściwie w oparciu wyłącznie o polaryskop. Czasami jeszcze potrzeba ustalić współczynnik refrakcji. Chociaż nie we wszystkich przypadkach. W niektórych przypadkach po prostu wystarczy, wiedząc jaki się ma kamień, już można wykluczyć tak dużo kamieni, obserwując jeszcze inkluzję wewnątrz i ewentualnie jakieś cechy charakterystyczne, linie wzrostu, figury trawienia, jeżeli są widoczne, wtedy można bardzo łatwo określić, co to może być. No i dawniej gemologia klasyczna bazowała wyłącznie na tego rodzaju oznaczeniach. W tym momencie sprawa jest o wiele łatwiejsza. Wkładamy kamień do spektrometru Romanowskiego i mamy odpowiedź, co to jest. Oczywiście odpowiedź w postaci widma.